Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w drugim odcinku z wyzwania klejnotów. Na razie jesteśmy tutaj na widoku mapy, bo chciałam troszeczkę do Was pogadać, zanim przejdziemy do rozgrywki. Przede wszystkim bardzo chcę Wam podziękować za tak miłe przyjęcie tej serii w moim wykonaniu tego wyzwania u mnie na kanale i Seleny również. Naprawdę to, co pisaliście w komentarzach, dało mi ogromną motywację, żeby grać dalej w to wyzwanie i trochę grałam sama, nie ukrywam, ciężko mi było się powstrzymać, bo ja bardzo lubiłam Selenę, jak ją tworzyłam, jak już była zrobiona, ale po Waszych komentarzach pokocham ją jeszcze bardziej, bo naprawdę bardzo miło mi się zrobiło, że tak miło ją przyjęliście i że tak Wam się spodobała. Bardzo Wam za to dziękuję i naprawdę niesamowicie jest to motywujące czytać takie miłe słowa, także bardzo Was wszystkich pozdrawiam, bardzo Wam dziękuję z całego serca. Jesteśmy tutaj na mapce, ponieważ chciałam Wam pokazać parę takich drobnych zmian, które tutaj zaistniały, a mianowicie postanowiłam, że będę odrobinę zmieniać tutaj otoczenie i po prostu wstawiam różne parcele z galerii, które mi tutaj mniej więcej pasują. Na przykład tutaj dałam taki park nowy. Całkiem fajnie wyglądał, jak taki trochę, właśnie jak tu jest napisane, pustynny rozkwit. Tak się mniej więcej nazywa i tak nawet fajnie tutaj pasuje. Dałam tutaj jakieś restauracyjki. Tutaj mamy siłownię chyba nawet połączoną z jakimś mini spa, albo jest tutaj taka sekcja do jogi. I mamy tutaj klub z kręglami, kręgielnie po prostu tutaj mamy. Tutaj nie ruszałam, bo jeszcze nie wiedziałam, co tutaj dać. I dałam 3 nowe parcele mieszkalne, zastąpiłam po prostu tutaj, tu i tu. No i to w sumie tyle, no bo chciałam, żeby to jakoś tak ta oaza zdrój żyła jeszcze bardziej. W ogóle bardzo mi się podoba ten świat, jak tak go sobie odkrywam, jak grałam trochę sama, to stwierdziłam, że naprawdę to są tak ładne widoki, zwłaszcza przy tym potoku tutaj, no po prostu to jest przepiękne, są tutaj okolice. Bardzo mi się tutaj podoba i co teraz? Chciałam Wam również podziękować, że już stworzyliście paru simów do tej rozgrywki i tak sobie pomyślałam, że jak stworzycie jakichś simów, ja ich tutaj wprowadzę do świata, to przy każdej takiej okazji jakąś część odcinka poświęcę na to, żeby ich pokazać w galerii, bo uważam, że na to zasługują i myślę, że i w osobliwych historiach i w serii z Amelią również poświęcę czas na pokazanie ich w kasie, jeśli jeszcze tego nie robiłam, a wydaje mi się, że nie. Natomiast tak uznałam, że no kurczę, to jest wasza praca, to jest wasza twórczość i robicie to po to, żeby ci simowie gdzieś tutaj się pojawili w świecie, więc no jak najbardziej zasługują oni na to, żeby ich pokazać nie tylko tak w świecie, jak gdzieś tam sobie chodzą, ale tak normalnie w kasie. Więc teraz przejdziemy sobie do dwóch postaci, które tutaj już wprowadziłam. Jedna jest od Kaś i mieszka sobie tutaj. Druga jest od Siri i mieszka sobie tutaj. Także wejdziemy sobie do kasa po kolei i pokażę Wam, kogo do tej serii stworzyliście. Okej, dobra, jesteśmy w kasie i to jest simaczka od Kaś. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Nazywa się Esme Ayers, chyba Ayers, tak mi się wydaje. Bardzo ładne imię, bardzo lubię to imię. I jej aspiracją jest podbijać kosmos, podbijać gwiazdy. Jest dzieckiem księżyca. Jest ryzykantką, jest miłośniczką piękna i jest atrakcyjna. Nie ulega wątpliwości. Tak wygląda z przodu. Coś mi się tutaj odrobinkę potraciło na początku, jakieś tam takie pierdoły z makijażu, nic takiego poważnego. Oczy jej też zmieniłam, bo Kasia mówiła, że są fioletowe. Były fioletowe tak docelowo i one się zmieniły na zielone, więc podmieniłam je na jakiś taki mniej więcej fiolet. I tak się prezentuje w stroju codziennym. Tak się prezentuje oficjalnie, w takiej złotawej kreacji, bardzo ładnej. Tu jej musiałam włosy dać, bo też tutaj ich nie miałam, ale to nie szkodzi, poradziłam sobie w każdym razie. Tutaj wygląda naprawdę uroczo, śliczny jest ten
strój. No i dziękuję również, bo mam więcej jeszcze CC, na czym mój dysk jedynie cierpi, ale ja się bardzo cieszę. Do snu wygląda właśnie tak. A, tutaj koszulkę jej musiałam dać, bo też nie miała. Te bamboszki są fajne, nie miałam ich jeszcze, a nowych bamboszków nigdy nie za wiele. Widzę, że też ma skarpetki. Tutaj jest na imprezę z takim lekko opadniętym ramionczkiem, ale również bardzo ładnie wygląda. Ma super te tatuaże, naprawdę świetnie wygląda. Chyba tutaj będzie widać. Tak, zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. Jeszcze tutaj ma na biodrze, tutaj na boku, ale naprawdę są świetne te tatuaże. Tak wygląda na pogodę gorącą. O! I tak wygląda na pogodę zimną. Właśnie tak. I powiem Wam też, że bardzo mocno się przekonałam do tego koloru włosów z gry, do takiego mocnego turkusu, bo zazwyczaj ja lubię te kolory takie niestandardowe, jak są trochę sprane, bo wyglądają według mnie bardziej naturalnie, ale ten z gry, jeśli chodzi o włosy Maxi Smudge, to bardzo mi się podoba, naprawdę. Jakoś tak się przekonuję do tych włosów. Także to jest Esme i ona mieszka sobie z pieskiem Manti, który jest tutaj jako mieszaniec, ale jest to zdecydowanie dalmatyńczyk, śliczny jest. I on jest oddany, jest myśliwym i jest przyjazny. I tak w ogóle jak sobie grałam trochę sama, to Selena już Esme poznała, bo odwiedziłyśmy ją w jej domu, także one już tam się trochę zakolegowały. No i myślę, że dzisiaj poznamy drugiego Sima, którego dostałam od Ciri. Dobra, a ten Sim jest właśnie od Ciri. Dzisiaj się o nim dowiedziałam i dzisiaj go pobrałam z galerii i wprowadziłam do Oazy Zdrój. Nazywa się John Williams, jest wybitnym wędkarzem, jest rodzinny, jest miłośnikiem zwierząt i jest śmiały. On nie miał, jeśli chodzi o ciuchy, żadnych modów, także nie było tu żadnego problemu, bardzo fajnie wygląda, jedynie włosy były z modów, ale to z Siri ogarnęłyśmy. Tak wygląda on na co dzień, tak wygląda oficjalnie. Bardzo fajny sim. Tak wygląda na sportowo. Tak wygląda do snu. Dzisiaj go sobie poznamy, mam nadzieję. Na imprezkę wygląda właśnie tak. Do pływania wygląda tak. Tak wygląda na gorącą pogodę. I tak wygląda na zimną. Bardzo fajnie, bardzo fajny sim. I tak wygląda jeszcze jego twarz z przodu. Taki bardzo oryginalny, fajny. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo Wam, dziewczyny, dziękuję. I innych również zachęcam do tworzenia simów do tej serii. Hashtag Avocado Games, klejnoty. Dobra, kochani. No to przechodzimy już do rozgrywki, bo czas najwyższy. W ogóle powiedzcie mi, co tutaj robi Vlad? Przy naszym ognisku. Przepraszam bardzo. Co pan tutaj robi? Aha. Aha. Pan sobie piecze pianki. Tak po prostu. No nie. Wiecie co? Nie rozmawiaj z nim, broń Boże, bo ty nie jesteś Bellą, tym bardziej, że to nie jest mój Vlad, którego ja tak pieczołowicie przerabiałam i który był takim przystojniakiem u Belli w czerwonym dywanie. Idź sobie, bardzo ciebie proszę, idź sobie, to nie jest czas ani miejsce. Poza tym, od kiedy ty jesz pianki, te plazmę powinieneś pić? Idź sobie, bardzo ciebie proszę. I w ogóle, słuchajcie, nie zdziwcie się, co ty robisz? A, pompki. Ile ja tutaj mam już kasy, bo ja po nagraniu ostatniego odcinka naprawdę sobie tak solidnie pograłam chyba z 2 dni simowe, nie pamiętam już dokładnie, ale no trochę tutaj z Seleną pochodziłyśmy po okolicy i zbierałyśmy różne rzeczy i też tutaj taki ogródek się dość pokaźny zrobił, bo tu jest naprawdę bardzo dużo różnych roślin w okolicy, nie wiem czy my coś mamy teraz. Nie, teraz nic nie mam. No nie znalazłam jeszcze ametystu, ale to absolutnie nie szkodzi. Chodź kochana, nawieziesz sobie tutaj krzaczek. Ty jest tak ciepło? Możesz się w sumie przebrać w ten, w strój ten swój codzienny. Akurat tak przychodzę do Was, jak jest późno w nocy, ale właśnie w tamtym momencie skończyłam rozgrywkę, także... Także... ja mam wrażenie, że coś się tu świeci, ale nie, jestem ślepa. W ogóle też dziękuję Wam bardzo za wszystkie rady,
których mi udzielacie. Na przykład, co Kasia mi poleciła, żeby wybrać się na taką parcelę, która się znajduje na górze mapy. Piecz. Weź sobie hot doga wegetariańskiego, które znajduje się na górze mapy, bo podobno tam jest dużo znajdziek. Dużo tam można różnych fajnych rzeczy odkryć. Także na pewno się tam wybierzemy. Ale to już myślę, że jak będzie poranek, bo ja teraz to nie za bardzo cokolwiek zobaczę. Też jest mi bardzo miło, że Wam się Selena spodobała, bo mi się też ona bardzo podoba. A że jest troszeczkę podobna do Angeliny? No troszeczkę jest, kurczę, no jest, faktycznie. Zwłaszcza jak założę te okulary takie okrągłe na gorącą pogodę, to trochę taka Lara Croft wygląda, nie? Zrobię Ci zdjęcie. O, super. Dobra. Także troszeczkę połowiłyśmy, trochę pokopałyśmy, żabki rozmnożyłyśmy, no i tak się tu zbierało. A właśnie, tu jeszcze przyszedł spadek, słuchajcie, dostałam ten komunikat o spadku, więc zapytałam, jakie są warunki, no i przyszło. Chyba 3 tysiące chyba wpadło, no. To nie tak, że ja to sama sobie tak zebrałam, ale to chyba nie jest wbrew regułom, nie? No, jak dali, to biorą, no kurde. Kto by nie brał? Smacznego, Selenko. W sumie ty jesteś na tyle wyspana, że ja nie wiem, czy cię kłaść teraz spać. Chyba nie. Może pójdziemy sobie połowić jakieś ryby? Chodź, no to może wieczorem coś innego łapię. Tu świetli... tu możemy sobie wykopać. Dobra, to wykopiesz sobie, jak zjesz. Poszukasz... Boże, ja mam takie ostatnio problemy z wysławianiem się po polsku. Jak mówię tak normalnie w domu na co dzień, to jakoś mogę się normalnie wysławiać. Jak zaczynam nagrywać, to mam, kurczę, jakąś poplątanie języka w paszczę. Nie wiem, z czego to wynika. Ale bardzo, bardzo mi się spodobało to wyzwanie. Bardzo lubię tu przychodzić i lubię tutaj odkrywać te różne rzeczy. Dobra, myślę, że nas świty zastanie w takim tempie. No ale spoko. Ty jesteś wyspana, więc to jest to zepsute? Nie. O, cytryn, dobra. Alabaster. O, fajnie. Fajne są. Wiem, że też jest jedno pokolenie cytryn, tak? Ale no nie będziemy teraz tego absolutnie zachowywać. Dobra. W ogóle teraz tak spojrzałam, to znaczy nie teraz, wcześniej spojrzałam, że tutaj trzeba skompletować 3 kolekcje. A, to nie jest proste, to nie jest proste. Chociaż tych skamielin mamy już całkiem sporo. A wędkuj na przynętę, może na hipnożabę. Ciekawe, czy coś złowisz ciekawego. Już powoli zaczyna świtać niedługo. W ogóle fajnie wygląda ta oaza, tam są te takie neony. Super wygląda, naprawdę fajna jest oaza Zdrój. Szczególnie tu, przy tej wodzie, przy tym potoku fajnie to wygląda. Tak się w sumie zdziwiłam, że aż tyle mamy kasy. Ja w sumie z nią pograłam ledwo tam z 2 dni simowe, a już tyle nam wpadło. No gdyby nie ten spadek, to byłoby tak z 2 z hakiem, ale że wpadły te 3, tak około, to no, taki porządny zastrzyk gotówki, myślę. Także jak widzicie, ona się tutaj zapoznała już z Esme i z Manti. Z Manti ma lepsze relacje niż z Esme póki co. Ale to tylko tak na chwilę byłyśmy u niej w domu. No i ja myślę, że ten klub będziemy sobie zakładać razem z nią, plus jeszcze może z kimś innym od Was. A jak nie, to kogoś tutaj wyczajimy w okolicy. Dobra, ci troszeczkę przyspieszę. Ciekawe, czy coś złowisz. Wpadło coś? A, płotkę złowiłaś. No dobra. Może być. Może być płotka też. Czemu nie? To jak ci trochę przyspieszę, to może ci to wędkarstwo wbije na 4. poziom. No i już się zrobiła 5 rano. Widzicie, jak to szybko tutaj idzie. Tutaj mamy jakieś części do ulepszeń chyba, nie? A nie, roboblip. No dobra, nie chcemy roboblipa. Sprzedajemy. Wow, całkiem nieźle. Całkiem niezła kasa z tego poszła. Może się wybierzemy na jakiś shocking? W sensie jogging?
Co ty na to, Selenko, kochana moja? W ogóle ciężko jest znaleźć jakieś inne fryzury z tym kolorem włosów. Ja się tyle naszukałam i to w sumie jest jedyna taka fryzura, w której są takie troszeczkę sprane te niestandardowe kolory włosów. Właśnie to, co mówiłam, że nie są takie bardzo mocne, tylko są takie stonowane. I dlatego ona wszędzie ma w zasadzie tę samą fryzurę, bo ja nie mogę nic innego znaleźć w internecie. Chociaż w sportowym jej chyba dałam coś od innego twórcy z tym, ale to takie mało istotne. Dobra. Dojedziemy do tego czwartego poziomu. W sumie. Może się uda, co tu mamy? O! No proszę bardzo. Wyślemy los. Selena. Gdzie to się robiła? Kup los. Dobra, tu sobie zrobimy. Coś tak ciągle nam przychodzą jakieś takie szanse na większe pieniądze, zauważyłam. Ale no, nie no, powiedzcie mi, jeśli mam nie łapać takich okazji, to nie będę, nie? Bo nie wiem, czy to jest wbrew regułom, ale chyba nie. O, złotą rybkę chyba masz, nie? Tak, dokładnie. Dobra, jedziemy do końca. I myślę, że odwiedzimy Johna w jego domu. O, dobra. Mamy płotkę. I mamy czwarty poziom. Super, bardzo się cieszę. Okej. I ogrodnictwo na trzecim, także też całkiem w porządku. Dobra, wyślesz sobie los. I teraz. Dobra, wysłałyśmy. Zobaczmy, czy tutaj mamy coś do podlania. Nie, nie mamy nic do podlania. Tutaj mamy do zebrania. Sprzedaj wszystko, chodź. Rozejrzysz się jeszcze tutaj. Tutaj coś mamy. Kop. Tutaj nie. W ogóle jak sobie teraz utiarię, nadrabiam, to znaczy nadrabiam, oglądam ponownie serię klejnotów, tę jej oryginalną, to zrobiła, z tego co pamiętam, fajny taki myk, że jak znalazła ten ametyst, to gdzieś sobie go postawiła w domu na stoliku, żeby go przez przypadek nie sprzedać, bo to jest dobry patent, uważam. Też tak zrobię, jak go tylko gdzieś dorwę. To też tak mam zamiar zrobić. Ale ładny. Piękny jest. Simytanium. Okej, okay, no dobra. Jak my w ogóle stoimy z tymi kolekcjami, zaraz zobaczę. Ozinot, tak? Tak jest. No dobra, ja myślę, że to sobie możemy posprzedawać. Tiariel powiedziała, żeby sprzedawać wszystko poza ametystem, także tak właśnie mam zamiar uczynić. Dobra, kochana, jak ty się czujesz? Ty się czujesz super, w ogóle ci te, nie wiem, mam wrażenie, że te potrzeby ci tutaj nie spadają. Dobra, gdzie mieszkał? Boże, znowu mam zaćmę. Nie pamiętam, gdzie kto mieszka. A tutaj mieszka Esma, bo poznaje po tym legowisku dla psa. Dobra, czyli tutaj mieszka... Ej, nie! Gdzie? Jak wprowadzić rodzinę? Przecież tutaj mieszka John. Ej, no ja nie wiem, co oni tutaj mi powiedzieli za głupotę. Wprowadź Sima z galerii. A, gorąco ci jest? No dobra. Ale to jesteś przebrana. Nie wiem, o co im chodziło, bo on tutaj normalnie mieszka przecież. Zapukaj do drzwi. To się od razu zapoznamy. Kręcisz tym biodrem, kręcisz. Dobra. Proszę wejść. O, przy okazji zobaczę sobie jego dom. A, on ma taki tu, po drabinie. A, spoko. Bo ja nawet, wiecie co, ja tak chciałam im pobrać domy dla tych waszych simów, żeby jakoś tak fajnie sobie mieszkali. I nawet nie patrzyłam na nie w środku, ale widzę, że on ma tu naprawdę spoko. I fajnie wygląda. Taki akurat dla singla do mnie.
Fajnie wygląda. No dobra. To możemy się tutaj jakoś fajnie zapoznać, na przykład tymi przywitaniami. Weźmiemy sobie piąteczkę. Bardzo lubię te przywitania. Też służą mi jako pożegnania często. Super, ale fajnie. I robimy fotę. Lubię ostatnio robić fotki z tym plambobem tutaj trochę. O, może być. Dobra, jest zdjęcie pamiątkowe. Bardzo fajnie. Bo wy się, jeszcze się nie znacie, tak? Dlatego jest to zabawne powitanie i przyjazne powitanie. Dobra, no to się przywitajcie tak po Simowemu normalnie. Jaki on ma niski głos w ogóle, nie? Śpiewaj o święcie loteria. Też wysłałeś ten kupon? Bardzo fajny sim. Dlaczego? Dlaczego oni śpiewają Jingle Bells na loterię? Okej, okay, dobra, nieważne. Opowiedz dowcip po inżynierach. On nie jest inżynierem, więc myślę, że się nie obrazi za ten żart. Dziel się nastrojem związanym ze świętem loteria. No dobra, ciekawe, czy coś kiedyś ktoś wygrał z was? Bo w sumie to nie wiem. Może raz tu coś wygrałam? Nie pamiętam. Szczerze mówiąc, no i poszedł sobie. Może idzie spać, słuchajcie. Może chce iść spać. John, będziesz szedł spać, czy idziesz do kompa? Do kompa idziesz. No dobra, to ci nie będę przeszkadzała. Odwiedzimy sobie jeszcze Esmę, bo chciałam wam ją pokazać tak w jej domu. Zostaw tego chłopa już. Daj spokój chłopu. Zapoznaliście się, to myślę, że na razie wystarczy. Kop tutaj. Czy tu jeszcze coś było? Ja się w ogóle muszę wybrać z wami też gdzieś tak dalej, a nie tylko tutaj po okolicy. Dobra, tutaj chyba nic nie było. Jak wprowadź... No właśnie, odwiedź, a nikogo nie ma w domu. No dobra. To nie, no to nie wprowadzi... Nie odwiedzimy jej. Zostaw tego człowieka już, no. Tutaj gwiazda kroczy. O! Esme, co tam? Podobno w klubie pojawił się ktoś znany. Masz ochotę sprawdzić, kto to? A wiesz co? Chętnie. Jeśli tylko energia na to pozwoli, to jak najbardziej. No i gdzie nas tutaj przywiało? Tutaj, pani chyba do ślubu tutaj kroczy. Patrzcie. Pani ma... Pani ma suknię ślubną, bardzo ładną. A to jest... Szyszka. No, stylówka po prostu... Pani po prostu jest w stylu boho. Dobra. Cześć, Esme. Cześć, kochana. Przywitajmy się. Nie. Chciałam przywitania. Ja to ostatnio bardzo często biorę. Bardzo to lubię. Buziak w policzek. Znaczy, to jest taki buziak w powietrzu bardziej, nie? O, taki. O. Taki. A, tam jest ta gwiazda. Szepcz na temat gwiazdy. No to chyba ona, nie? Chyba o nią chodzi. Tutaj. No, ewidentnie. Ewidentnie o nią chodzi. A my w Del Sol Valley jesteśmy w ogóle, nie? Tak. Miło, Esma, że nas wyciągnęłaś. Możemy w sumie się napić jakiegoś drineczka. Ojej. Ojoj, i to na bosaka. Pani zgubiła buty. Paka. Fan. Pani zemdlała chyba z wrażenia. I chodźmy sobie tutaj, usiądziemy. Usiądź razem. I weź niestandardowego drinka? Zamów niestandardowe drinki. Okej, to jest z modów. I
Usiądź razem. Uuu, jakie tu... Ulala. A, no tak, ja się napobierałam tych modów z przepisem. Ja pierdykam. I samo winko tutaj mamy. Ja nie wiem. Nie wiem, co wziąć. To jest nieprzetłumaczone. Ja nie wiem, czy ja kiedyś przetłumaczę te wszystkie mody. Boże. Szklanka nektaru z ziemniaka. No myślę, że nie. Myślę, że nie chcę. Uuu, pistacjowe. Ale to weźmiemy dwa, w sensie, że dla grupy. Usiądź tu, kochana, usiądź. Usiądź i pogadajcie sobie. Rozmawiaj o zmianach w sąsiedztwie. Zapytaj o... No dzięki, że podsiadłeś tutaj nas. Bardzo, bardzo jest mi miło, naprawdę. Gościu! Idź sobie, właśnie, idź sobie. Bardzo ciebie proszę. A ty usiądź tu. Selena, chodź no tutaj. Usiądź koło koleżanki. No co za ludzie, no. Idź sobie. Idź sobie, bardzo proszę. Siadaj. No i patrzcie, no. No i co tu się stało? I gdzie są drinki? Pani. No dobra. Widzę, że Esma jest raczej pochłonięta tutaj. O Jezu. A, bo ty autograf chciałaś wziąć. No dobra, no. Rozumiem. Wybaczam ci. Gdzie są drinki nasze? A ja nie zamawiałam tego, halo. Czy znowu nam ktoś zajął mało drinka? No to wypij. To wypij. Nie, dobra, nie będziemy podpijali ludziom. Albo będziemy, dobra. Chciałam dla grupy zamówić. A co, ty już nie jesteś ten? Dziel się ekscytacją. No możesz się podzielić, chociaż ty nie znasz raczej tych gwiazd. Okolicznych. Okolicznych gwiazd. Chyba pani nie potrafi przyrządzić tego niestandardowego drinka, tak się obawiam. Wyraź pragnienie drzemki. No w sumie troszeczkę już ci energia spada. Plotkuj o sąsiadach. Boże, te ludzie wariują normalnie na jej punkcie. Tu mężczyźni mdleją, kobiety mdleją. Ja nie wiem w ogóle, co tu się dzieje. My nie jesteśmy takie w te gwiazdy za bardzo. No dobra, chyba wrócimy do domu, nie? No bo tu normalnie jest jakiś cyrk na kółkach, to co się tu dzieje. Ej, a możecie zaśpiewać sobie może razem? A nie, nie możecie, to nie jest zestaw do karaoke. Ale... szkoda, że nie można tutaj, nie można karaoke tutaj sobie zrobić. No nic, dobra. Ja myślę, że będziemy się zbierać z powrotem do domu. To już nic takiego ciekawego nie ma. No, wracamy do domu. Myślę, że się pożegnamy tutaj przywitaniem moim ulubionym. Weźmy sobie bioderka i wrócimy do domu, myślę, nie? Bo tam trzeba szukać klejnotów. Jakie tu ma pan warkocze? Fajnie tak wyglądają, nie? Jedna turkusowa, jedna fioletowa. I fajnie wyglądają. Super. Robię fotki, bo to zawsze fajnie, później się wspomina. Dobra, Selena, wracamy do domu. Gdybym była bogata, co? Poczekajcie. Gdybym była bogata. Selena ma większą szansę na wyhodowanie rośliny z łbem krowy niż wygranie na loterii, ale mimo tego zupełnie nie traci wiary w swoje szczęście. Super. Coś smacznego, a tutaj gwiazda na horyzoncie. No dobra. Taka tam gwiazda. Ty jesteś gwiazda, ty jesteś jaka Angelina. Dobra. Widzimy się w domku, znaczy na pustyni. No, proszę, że Esma chyba wróciła, nie? Razem z nami, tak, Esma wróciła. Ale ty jesteś fajna. Bardzo jest fajna ta simka. John też jest bardzo fajny i też będziemy go zapoznawali bardziej. Co ty byś mogła jeszcze tutaj zrobić tak na koniec, tak sobie myślę?
Możemy się przejść tam, koło tego straganu, bo tam były żabki i jest też miejsce do kopania. Także nie ma serio żab tutaj? Czemu? Nie zbierałam ich ostatnio, nie wiem czemu ich nie ma. Kop, dobra. I powoli będziemy się żegnali, myślę. Fajnie było się spotkać z Esme i poznać Johna. Zbieramy znajomych. Tutaj jeszcze był jakiś ten Darrell się przyplątał na kręgielni, ale jakiś taki nudziarz z niego taki był, w ogóle nie chciał gadać. Bez sensu. Takich nie chcemy. Takich nie chcemy. Ja się jeszcze tutaj rozglądam. O, tu jeszcze jest. Patrz. Selena, jeszcze tutaj masz. Tam już nie dojadę. Dobra. Skałki, skałki. Tutaj mamy krzaczek, to nie. Krzaczków mamy już pod dostatkiem. Chryzantem też. Już nie mogę patrzeć na chryzantemy. Wszędzie mam chryzantem. No dobra. A, zmęczona jesteś. No okej, no to powoli będziemy już kończyli. Tylko wykop te parę rzeczy i idziesz do śpiworka. Zobaczymy, co tu będzie. A, ty masz tutaj te drinki. No dobra, no. Nektar z pistacji. W sumie kolor ma ładny, nazwę ma ładną, ale nie wiem, czy to nie jest obrzydliwe trochę. Dobra, na razie to sprzedaję. No to nie mam póki co zastosowania. O, widzę, że pani gwiazda też się tutaj zniżyła jakby do poziomu zwykłych mieszkańców i przyszła sobie na jogurt mrożony. Nie, deser czekoladowy. Dobra. Jak zwał, tak zwał. Chodź, kochana, chodź. Jeszcze ostatnie tutaj zrobisz wykopki i odpoczniesz sobie po całej nocy i po całym dniu wrażeń i kapsuła, dobra? Okej. Okay. Otwórz. A, jeszcze żaby. No dobra. To jeszcze żaby sobie tutaj znajdziesz. Ja myślę, że w przyszłym odcinku może już się zatrudnimy jako ten detektyw, jako ten policjant. No właśnie, my cały czas znajdujemy te zabawki takie z modu. Śmieszne są. No ale dobra, sprzedajemy. Te akurat nie były aż tyle warte. Może byś sobie wypiła tutaj jednego? Wypij sobie to. Zobaczymy, jak się będziesz czuła. Nie możesz? Czemu? Okej, okay, coś nie działa. No dobra, kochani, ja myślę, że będziemy się już kończyć. Będziemy się już kończyć teraz. Będziemy już kończyć ten odcinek z naszą Angeliną. Teraz będę ją nazywać Angelina. Nie, z Selenką się będziemy żegnali. Także jeszcze raz bardzo, bardzo mocno Wam dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, za wszystkie miłe komentarze, za stworzonych Simów. Bardzo, bardzo jest to fajne, bardzo jest to miłe. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć, pa, pa.